Kanon konsultacji lokalnych to przepis na poprawę jakości współpracy obywateli z władzami. Prowadzi do wspólnego dialogu, którego celem jest podjęcie optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Czy przeprowadzenie dobrych konsultacji jest trudne? Co decyduje o ich powodzeniu? Po co w ogóle je organizować i co najważniejsze, jak? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w kanonie lokalnych konsultacji społecznych. Jego punktem wyjściowym jest 7 zasad konsultacji przygotowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Pierwsza z nich to dobra wiara. Strony wysłuchują siebie nawzajem, wykazując zrozumienie odmiennych racji. Druga to powszechność, umożliwiająca, aby każdy zainteresowany wiedział o odbywających się konsultacjach i mógł wyrazić w nich swój pogląd. Kolejne to przejrzystość i responsywność. Dzięki nim każdemu zgłaszającemu opinię należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie. Piąta z nich to koordynacja, w ramach której powinien zostać wyznaczony gospodarz odpowiedzialny za konsultacje polityczne oraz organizacyjne. Na koniec należy pamiętać o przewidywalności i poszanowaniu interesu ogólnego. Ostateczne decyzje powinny zawsze reprezentować interes publiczny. Kanon został wydany w formie teczki zawierającej 2 osobne publikacje. Pierwszą z nich stanowi regulamin. Każdy samorząd chcący przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami powinien go przyjąć i określić tryb oraz zasady dialogu z obywatelami. Drugą publikacją są konsultacje społeczne krok po kroku, czyli swego rodzaju przewodnik, który zapozna cię z całym procesem konsultacji lokalnych. Przeprowadzaj sprawne konsultacje w Twojej gminie. Dowiedz się więcej na temat uwarunkowań prawnych, istoty oraz zasad towarzyszących całemu procesowi. Kanon lokalnych konsultacji społecznych.